30 i jak się okazało nie ostatniej, ponieważ od ostatniej wycieczki dostaliśmy mnóstwo telefonów, wiadomości, maili, sygnałów. Odbyliśmy wiele rozmów. Pojawiały się prośby, by nie kończyć na 30 wycieczce cyklu. Pojawiły się kolejne propozycje konkretnych ulic Lubawskiej, Towarowej i jeszcze kilku innych. W związku z tym postanowiliśmy z Darkiem, że przedłużymy cykl o 5 kolejnych wycieczek i zakończymy go na 35. Na 35 na pewno zakończymy, ponieważ skończą nam się też ulice, o których można byłoby mówić. Oczywiście... A ja powiem tak, na pewno to Kopernik był kobietą, więc zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście koniec historii jednej ulicy nie oznacza końca wycieczek w ogóle. Mamy kolejne pomysły. Już nawet sobie rozpisaliśmy kilka koncepcji. Także gdy zakończymy na 35 wycieczce, to z marszu rozpoczniemy kolejny cykl zgodnie z obietnicą, że dopóki w Iławie nie będzie muzeum, dopóki my będziemy wycieczki organizować. Dzisiaj na zaplanowane zakończenie cyklu spotykamy się na Lipowym Dworze po to, żeby przejść ulicą Lipowy Dwór w kierunku północnym. A ja jeszcze dwa zdania na temat tego, w jakim towarzystwie dzisiaj żeśmy spotkali. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dzień, w którym gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i to, co się dzisiaj zadzieje na tej wycieczce, to również nasze wsparcie dla inicjatywy Jurka Owsiaka. Są z nami wolontariusze. Chodźcie, kochani, tutaj do nas, żebyście... Dziewczyny, chodźcie. Pani Ewa Wiśniewska postanowiła dać nam dwie najładniejsze dziewczyny. I to są właśnie one. Chodź tu, kochanie, chodźcie, pokażcie się. To są te dwie sympatyczne dziewczyny. Nie trzeba się od razu łapać za kieszenie. Będziemy szli, to Państwo możecie tam głębiej zajrzeć do tej kieszeni, tak? I takie serduszko tutaj na pewno od każdej dziewczyny otrzymacie. My też w ramach Wielkiej Orkiestry mamy przygotowane dla Państwa gadżety, ale jesteś dzisiaj z nami po raz kolejny, z tego powodu się bardzo cieszę. Pan Rafał Kocięda, to ten sympatyczny pan w takiej czapeczce z lekkim zarośnikiem, który też obiecał mi wczoraj, że przybędzie z jakimś gadżetem, a nawet mówię, może można mieć z dwoma. Czapkę, bo jestem trochę zajęty teraz. Z dwoma. Też, proszę Państwa, będzie można ten gadżet nabyć. Nie wiem, czy Rafał będziemy licytować, czy nie. W każdym razie licytujemy. Okej. Okay. I też będzie można te pieniążki nie do kieszeni pana Kocięty, tylko właśnie tutaj do naszej puszeczki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, na pewno się zmieścimy dzisiaj w godzinie, ponieważ zaangażowanie pana Michała Młotka we wczorajszy mecz było tak wielkie, że doznał kontuzji i to rzeczywiście, kto był na mecz, to widział, że ja się przewróciłem, a Michała noga boli. Czyli duet Paczkowski-Młotek jest, Państwa, tutaj jak widać taką jedność tych dwóch ludzi. Tak, rzeczywiście. Całkiem poważnie, rzeczywiście Michał wcześniej źle stanął. Jak mówią w Iławie, wyskoczyła gulajka. No i tę gulajkę trzeba przez parę dni pielęgnować, żeby noga była sprawna. Witamy też obecnego z nami naszego operatora, pana, który cały czas nasze wycieczki, te, które może, uwiecznia na nośniku, później udostępnia na YouTubie, pan Karol. Pan Karol, proszę Państwa, powiem tak, bardzo wiele osób, które nie może być z nami na wycieczkach, albo ma wstręt do chodzenia, natomiast uwielbiają przebywanie w fotelu i oglądanie tych wycieczek. Mówi, panie kochany, ja wszystkie pana wycieczki znam. No. A kochani, a dzisiaj jeszcze tak ostatni tytułem takiego chwalenia się troszeczkę. Byłem dzisiaj od godziny 8:30 w szkole, bo zacząłem kolejny etap mojej edukacji. I jedna z moich koleżanek, okazało się, że moją koleżanką, pan sprawdza obecność, mówi, Paczkowski, no to podniosę rączkę, że jestem, powiedziałam, jestem. Ona tak spojrzała na mnie, Paczkowski. Później, no w przerwie, mówi, przepraszam bardzo, to jest pan ten Paczkowski? Ale który Paczkowski? Ten pan od tych wycieczek? Ja mówię, no tak, bo wie pan co, ja byłam w tym roku na wycieczce w czasach w Chorwacji. I tam żeśmy poznali taką parę spod Grudziądza, no i tam z nimi rozmawiamy, no i tam się przedstawiamy, no i tam jedna z tych pań mówi, no ja jestem z Grudziądza, jestem z Iławy. Z Iławy? A czy może znasz, kochana, takiego Paczkowskiego i Młotka, oni tam wycieczki podobno was prowadzą? A winie, no nie znam. No to pozna ich, bo ja ich znam. Państwo, nawet poza Iławę żeśmy troszeczkę dalej wyszli, także no
panie w Grudziądzu też nas, czy panowie oglądali. Ale proszę państwa, koniec samochwałek. Michale, co dzisiaj? Dzisiaj zaczniemy od kościoła, o historii którego opowie Darek. Będzie kilka słów o cegielni, która funkcjonowała w tamtej części. Tak pokazuje największa cegielnia lub jedna z większych cegielni w okolicy. Będzie o majątku Szynhof, który znajdował się z kolei na północ od nas. Będzie o Drodze Krzyżowej, tutaj widzimy jedną ze stacji. I jeszcze o kilku innych ciekawych wątkach. A w ramach Wielkiej Orkiestry, zanim Darek zacznie mówić o kościele, mamy dla państwa dzisiaj 30 płyt wydanych z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Są to płyty Damiana Majewskiego, Przemysława Majewskiego, przepraszam, które otrzymałem od niego niedawno w Warszawie. To jest polski artysta, który wydał tą składankę z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Mamy dwie książki i mamy torbę gadżetów, oficjalnych polskich gadżetów związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości. Także te rzeczy dzisiaj państwa, w ramach Wielkiej Orkiestry można zdobyć. Że państwo nas kolejny raz żeście zaskoczyli, jest państwa więcej niż 30 osób, bym poprosił, żebyście państwo się podzielili może małżeństwami, dobra? Że małżeństwo wzięło taką jedną płytkę, żeby mniej więcej starczyło dla wszystkich osób, tak? Państwa, tak, rzeczywiście, jesteśmy przy kościele pod wezwaniem Andrzeja Boboli, świętego Andrzeja Boboli. Na początek taki malutki quizik. Ile w Iławie jest parafii? Pięć. Są dwie wersje. Pięć albo sześć. Która jest prawdziwa? Dziewięć. Tamta też jest katolicka. Tylko tak trochę katolicka. Chrześcijański. Osiem. Dobra. Parafii, które mają w swoim nazwie katolickie. Dziewięć. O matko jedyna. To cztery, o trzech nic nie wiem. Państwa, sześć. Sześć oczywiście. Gdy dołączymy do tego oczywiście parafię grekokatolicką pod wezwaniem Jana Apostoła? Chyba tak. Czyli po budynku byłej gazowni. Czyli mamy parafię Krzyżania Pańskiego, niepokalanego poczęcia Świętej Marii Panny, brata Alberta, Chrystusa Króla Wszechświata, no i tą pod wezwaniem Andrzeja Boboli. Która z nich jest najstarsza? Oczywiście też kilka wersji. I wszyscy państwo macie rację. Parafia pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Erygowana w 1860 roku jeszcze w budynku, którego już nie ma, czyli w budynku gdzie? Rozebranym na ulicy Niepodległości ten drewniany kościół. Później została przeniesiona parafia do Białego Kościoła. Natomiast zobaczcie państwo, najstarszy kościół i ławie, a parafia została erygowana w 1975 roku. Bo wcześniej był to kościół rektoralny, podlegający pod Biały Kościół. I później się posypały nam te kolejne parafie, a która jest najmłodsza? Oczywiście, Chrystusa Króla i Andrzeja Boboli. Tego samego dnia biskup, żeby zrobił po prostu za jednym wyjazdem erygował dwie parafie od 1 lipca 1998 roku. Kochani, tu mamy patrona. Andrzej Bobola. Ktoś coś może? Męczennik. Męczennik, zgadza się. Ukraińcy zabili. Brawo, Ukraińcy zabili. Ale tak mi pan zaimponował? Jasne, że tak. Oczywiście, proszę państwa, kaznodzieja, jezuita, szlachcic pochodzenia, który pojawił się gdzieś tam w okolicy dworu króla Jana Kazimierza. Proszę państwa, człowiek, który tak naprawdę on napisał słowa oddania się w opiekę, czyli ślubów lwowskich Jana Kazimierza. To właśnie Andrzej Bobola takie słowa napisał. No i kochani, przez przypadek znalazł się nie w tym miejscu i nie w tym czasie, gdzie trzeba. Mianowicie znalazł się tam, gdzie trwało powstanie Bohdana Chmielnickiego. Tam go pochwycono i tam, państwa, w związku z tym, że są dzieci? No są. Nie będę w szczegółach podawał, w jaki sposób go ukraińscy chłopi, czy ukraińskie wojsko w jaki sposób go zabiło. W każdym razie była to niezwykle okrutna, bo prawie 4-godzinna męczeńska śmierć. Najpierw wykłuto mu oko, obcięto mu język, obcięto mu uszy, obcięto mu usta. Następnie
tu gdzieś mu w kark, mu w coś wbito, wyciągnęli mu język. Nie wiem, jak można z tyłu język wyciągnąć, ale jakoś to zrobili. Później go przyczepili do płota, tam go zaczęli, obdarli go ze skóry. Wypalili mu na plecach ornat katolicki. Dopiero później go przywrócono do góry nogami. Jakiś dowódca kozacki litościwie go przeciął szablą i tak zmarł. Kanonizowany w 1976 roku przez papieża Pawła VI, od tego momentu jest świętym katolickim. I rzeczywiście tego patrona sobie w 1998 roku przybrała ta parafia. Mamy księdza proboszcza Jarosława Hossę od 2005 roku. Natomiast co do samego kościoła, proszę Państwa, to jest taka ciekawostka związana z samą budową tego kościoła. Mianowicie, gdy kościół ten budowano, potrzeba było cegły, a że ksiądz Jarosław i jego poprzednicy, jak to mówią, był trochę zorgowny chłopak, więc żeby nie płacić dużo za cegłę, to postanowił tą cegłę pozyskać. I w tym czasie, proszę Państwa, rozbierano, nie wiem, czy ktoś kojarzy bar pod Setką. Panowie, no powiedzcie, że kojarzycie. No, kojarzymy. Proszę Państwa, i ten bar pod Setką był rozbierany. Ten budynek, gdzie był ten bar. No i ten ksiądz tak zabiegał w różnych częściach miasta, u różnych władz, żeby ten jakąś tam cegłę pozyskać. No i ktoś powiedział, słuchaj Jarek, tam rzeczywiście z tej rozbiórki cegły może być, ta cegła. No to ksiądz pojechał, dobra, nie ma sprawy, tą cegłę mu załatwiono. Tą cegłę tu przywiózł. No ale proszę Państwa, w barze pod Setką, obok i w środku nie było toalety. Więc ci smakosze niekoniecznie wykwintnych trunków z pod Setki załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne, żeby za daleko nie odchodzić, to gdzie? Pod Setką, tak jest, dokładnie pod Setką, czyli za Winkiem, no i tam ta czynność była wykonywana. Na szczęście w większości było to pierwsze danie. Więc, kochani, ta cegła, narażona przez tyle lat na działalność mocznika, po prostu od wysokości metra, no bo to różnie bywało z tym, do samego dnia, do samego powierzchni, a nawet jeszcze fundamenty, nasiąkła tym mocznikiem tak, że jak Jarosław tą cegłę przywiózł, no mi śmierdzi, to mi śmierdzi, no śmierdzi, mi śmierdzi, no mi no za groma jasnego tego tutaj nie zbuduję, od czego? No i wydało się, skąd ta cegła, więc tą cegłę odsunął i żeby już nikogo nie narażać, przyjechali z nadleśnictwa, cegła została pokruszona i rozrzucona jako na ścieżkach leśnych, jakichś duktach leśnych tam. Pewno już nie ma tego zapachu do dnia dzisiejszego. Tak, cegła pochodzi, przepraszam, z Kropiarski. Przecież on rozbierał. Tak, on wszędzie jeździł, wszędzie. W zasadzie tutaj kościół jest z zakładu Dobiarskich, a reszta tych budynków pomocniczych. Ja tutaj tą cegłę woziłem. Z budynku pomocniczych była właśnie z pod Setki. I skąd cegła była? Zakład Dobiarski głównie, tak? Dużo. Czyli proszę Państwa, historię mamy kościoła zrobioną. Michale, prowadzimy teraz. Jeszcze jedno słowo. Darek powiedział o cegłach, to ja powiem o cegielni, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie, no nie wiem, 100-150 metrów stąd znajdował się bardzo ważny obiekt dla ówczesnej Iławy, dla Iławy drugiej połowy XIX wieku. Była to jedna z większych cegielni, która funkcjonowała w całej okolicy. Cegielnia, która, jakbyśmy patrzyli od tej strony, miała swój początek dokładnie przy rozjeździe tych dwóch dróg, czyli drogi na Zalewo i tej drogi na Szałkowo. Cegielnie wiadomo, w jakich miejscach budowano, czy w jakich miejscach powstawały. Powstawały tam, gdzie był łatwy dostęp do surowca. Do surowca, czyli do piasku i do gliny. I tutaj takie tereny właśnie przy rzece Tynwałd, o której później powie też Darek, mamy. Gdyby spojrzeli Państwo na plany Iławy, czy na mapy okolic, to widać dokładnie, jak duży obszar ta cegielnia zajmowała, że były tam dwa potężne wyrobiska, ale były też te wszystkie obiekty, które na terenie cegielni się znajdowały, czyli duży piec i na pewno też komin. Ja nie widziałem zdjęcia, na którym można byłoby uchwycić te budynki. Nie wiem, czy Rafał może dotarł do tych fotografii, ale kiwa głową, że nie. Na żadnych pocztówkach też nie ma, nie? Najdalej do Silberhofu i do rzeźni, tak. Czyli takie pozamiejskie, tak jak tutaj, nie były atrakcyjnym tematem na pocztówki, także ciężko jest. Bo proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że te tereny, które mamy tutaj, gdzie zaraz pójdziemy, one były poza miastem.
Miasto się kończyło na budynkach rzeźni, czyli na tym odcinku od ulicy Dąbrowskiego w lewo do Jezioraka i w prawo od ulicy, dzisiejszej ulicy Polnej do dworu Zilberhof, o którym też dzisiaj wspomnimy. Państwo chcecie skąd? Z Kałduny. Kałduny, kto jeszcze jest? Pani Barbawska, proszę ręka do góry. No, z Gdańska, dobra. Kto jeszcze? Państwo z Olsztyna, tak? Mhm. Okej, okay, super. Reszta i ławiacy, super. Michał, jedziemy. Tynwał. Tynwał. No właśnie, Państwa. Kilka lat temu, gdy została budowana obwodnica i ławy prowadząca, łącząca ulicę Dąbrowskiego z ulicą Ostródzkiej, z Ostródzką, pojawiła się tabliczka informująca, że jest to kanał Iławski. Larum się podniosło okrutne. Krajoznawcy, historycy, regionaliści zaczęli utyskiwać na władzę, jak mogli umieścić tak nieprawdziwy napis, ponieważ kanał Iławski, kto wie, gdzie jest kanał Iławski? Koło tak? Koło młyna. A nie! Na Jezioraku. Gdy była z Jeziora. Jeziora chyba Duba? Tak. Początek, a kończy się pod Miłomynem. Pod Miłomynem, oczywiście. Tam, proszę Państwa, jest kanał Iławski. Tu natomiast, tak naprawdę, nie wiadomo, co to za ciek wodny, bo tak naprawdę, proszę Państwa, my wiemy, że w Iławie jest ile rzek? Jedna Iławka. No jedna Iławka, oczywiście. Tak naprawdę są trzy. A przynajmniej tak chcą to niektórzy regionaliści, bo ta pierwsza rzeka to właśnie ten ciek wodny, który wpływa do rzeki Iławki, gdzieś w okolicy, mniej więcej na środku, no powiedzmy na środku tej części obwodnicy. Skąd teraz ten ciek wodny się wziął? A no, proszę Państwa, część archeologów, część historyków chce, że ta rzeka wypływa już z jeziora Ewingi, czyli, proszę Państwa, ponad 30 km stąd. Meandruje, gdzieś tam sobie wpływa, raz ją widać, raz ją nie widać. I gdzieś w okolicach Tynwałdu ona znika, by pojawić się znowu. I dlatego pan doktor Skrobot twierdzi, że ona wypływa z jeziora Ewingi, natomiast inni chcą, że ona wypływa z gdzieś z okolic, że ma swoje wręcz źródła w okolicach miejscowości Tynwałd. Płynie, wpływa najprawdopodobniej, to jest takie graniczące z pewnością, do jeziora Łabędź, wypływa z niego i wpływa tutaj do rzeki Iławki. Całość mniej więcej jak około 15 km, więc rzeczka malutka i taką nazwę przyjęto, że jest to właśnie rzeka, nazywa się Tynwałd. Zmieniono nazwę, dzisiaj możemy się przekonać o tym, że właśnie mamy napis rzeka Tynwałd. Czyli Państwa, mamy drugą. A gdzie ta trzecia? Młynówka. Słucham? Młynówka. Młynówka, tak jest. I tu też są, mam nadzieję, że kolega Rafał też zabierze w tej dyskusji głos. No bo tak, gdzie ta Młynówka? Martwa Iławka, tak? Gdzie jest swoich... Ale są niektóre mapy, niektóre źródła historyczne, które umiejscowiają ją już jako rzekę wypływającą z jeziora Jeziorak i Mylflus, czyli rzeka Młyńska. Państwa, tutaj no, nie możemy posiłkować się tylko jednymi źródłami historycznymi, więc prawdopodobnie pozostanie przy tym, że jest to rzeka Iławka. Tak samo jak ta rzeka Tynwałd. Ona, proszę Państwa, tak są niektóre rzeki, że mają w górnym biegu inną nazwę, w środkowym inną i w dolnym jeszcze inną. Ile są podzielone dwie nazwy, czyli w biegu górnym inaczej się nazywa i w dolnym jeszcze inaczej. I prawdopodobnie tak samo było z rzeką Iławką. Wypływając z jeziora Jeziorak ma swoją nazwę, a przy rozwidleniu, tak wspomniałeś, Mirku, tam być może ta nazwa się wzięła rzeka Młyńska, ponieważ rzeka Iławka zasilała, Państwa, młyn będący w okolicy dzisiejszego mostu, tam gdzie ten młyn dzisiaj mamy. I tutaj znowu są spory historyków, nawet w najnowszym tłumaczeniu książki przez pana Skrobota dotyczącej dziejów Iławy, książce pana Kaufmana, też mamy takie wątpliwości. Co było wcześniej? Kura czy jajo? Tu mamy też taką wątpliwość. Co było wcześniej? Iława
czy wcześniej był młyn na rzece Iławce. Historycy się spierają, jak był młyn, to pewno już było miasto i mówią, że nie, najpierw był młyn i później wokół młynu powstał miasto. Państwa, nie będziemy się... To fajnie, że są takie wątpliwości, bo można jeszcze je dociekać i można je wyjaśniać. Czyli mamy trzy rzeki, Iławka, rzeka Tynwałd i ta Młynówka, choć jeszcze inni historycy twierdzą, że rzeka Młynówka zasilała fosę, czy była odprowadzona od jeziora i zasilała Iławską fosę łączącą, płynącą koło kościoła. Państwa, zostawmy to historykom, zostawmy to specom zajmującym się dziejami Iławy, żeby to rozstrzygnęli, żebyśmy w końcu przy następnych wycieczkach może już to wiedzieli. Może o rzece Tynwałd nie wszyscy słyszeli, nawet nie wszyscy sobie zdawali sprawę z jej istnienia do ostatniego roku. Zapewne Państwo pamiętają, jak bardzo wylała, jak zagrożone zostały niektóre gospodarstwa znajdujące się po drugiej stronie, jak podeszła pod niektóre obiekty, pod niektóre budynki. No i wtedy zalała też drogę. Wszyscy zaczęli sobie zadawać pytanie, jako że mądry Polak po szkodzie, co zrobić, żeby takich sytuacji więcej nie było. No w tym roku jest sytuacja opanowana, zobaczymy jak będzie później. Ja nie pamiętam, ale to gdzieś w takim okresie zimowym przecież mieliśmy do czynienia z tym. No na jesieni, ja pływa, było coś takiego. Na silnik. Woda na razie zatrzymana była. Natomiast nurt jest uregulowany, koryto jest uregulowane, ale to nie zmieniło faktu, że rzeka po prostu dało wylała, sobie dało sobie znać sobie. I to naprawdę poważnie wyglądało. Ta rzeka przechodzi pod kilka punktów przyszłowych, dlatego tam trzymało, nie? Gardło. Ona wychodzi za tam. No, pod ziemią, tak, tak. Taka dziwna trochę ta rzeczka. Okej, Państwa. Czy może do tej rzeki coś, Rafał? Tak, to... Do jakiej chcesz? To może być ciekawostki. No. Nie mam dostępu do tych najstarszych map Raymana, czy jeszcze starszych. Musiałbym się do sobie wyrynąć, uśmiechnąć, ale ja mam taką teorię na tą Tynwałdkę, że to był specjalny rów merylacyjny przekopany przez Niemców, żeby odwodnić właśnie te łąki pola, które tam się znajdują. Też jest taką koncepcją. Tak. Na podstawie znalezisk, które Stowarzyszenie Ilawia, które jestem członkiem, tam poczyniło, było to miejsce na pełno wypasu koni z obrębu koszar iławskich. Znaleźliśmy tam mnóstwo elementów z końca XIX wieku, a nawet z okresu, fragment karabinu z okresu wojen napoleońskich. A najstarszy pradziejowy zabytek, który znaleźliśmy, jest to przepiękny. Michale, dam ci zdjęcie, to dosypisz na swoim muzeum w stronie. Przepiękny, około 2-centymetrowy grot strzały z krzemienia wykonany, czyli mamy epokę kamienia łupanego. No, precyzja wykonania tego grociku, jego wielkość, ostrość krawędzi normalnie powala. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy dzisiaj można byłoby coś takiego zrobić mechanicznie. Natomiast to była Tynwałdka. A teraz ta Młynówka. Mhm. W momencie, kiedy zaczęto budować Lidla, oczywiście też ten teren penetrowałem za zgodą kierownika budowy, bo obszar koszarowy, ciekawostki. Za Lidlem, między Lidlem a Młynówką był robiony przekop do ciepłowniczy, do jakiejś instalacji. Bardzo głęboki wykop, około 5 metrów i tam gdzieś około 2 metry pod powierzchnią była potężna, 1,5 metrowej grubości warstwa skorup glinianych, ciągnąca się gdzieś na długości 5-6 metrów. To jeszcze były, proszę Państwa, dzikie czasy, kiedy nie współpracowaliśmy z różnych tam powodów z archeologami. Dzisiaj oczywiście takie znalezisko byłoby zgłoszone, wtedy nie było. To było miejsce, gdzie na 100% znajdowała się gancarnia, wypalano tam naczynia, bo ja wszedłem w ten dół, obserwowałem te skorupy. Rafał, żebyś mógł precyzyjnie określić, gdzie to jest teraz? Między budynkiem Lidla, tak? A Młynówką. Aha, okay. Tam teraz jest myjnia postawiona, to za tą myjnią, tak. Okay, tam był przekopywany, mówię, taki wykop pod jakieś instalacje, czy ciepłownicze, czy kanalizacje. Do tego był robiony głęboki wykop. Fragmenty skorup, które tam były, nosiły ślady różnego rodzaju deformacji, czyli to był taki zrzut, gdzie odpady wyrzucano. Jakby po wypaleniu gardków część była w jakiś sposób, nie nadawała się do sprzedaży, tam to zostało dołowane. Trzeci gatunek. Gorszy. Dwa lata po tym historii oglądałem program, gdzie też w jednej miejscowości przy podobnych okolicznościach miało też takie miejsce odkrycie. I dowiedziałem się, dlaczego taka lokalizacja. Przede wszystkim w średniowieczu dominowała zabudowa drewniana, strzecha, czyli wypalanie
naczyń, potężne piece musiało być daleko od tej zabudowy, żeby nie zaprzeczyć ognia. Dodatkowo była potrzebna woda, bo do urabiania, wiadomo, materiału wyrabiania gliny. No i też z tego powodu właśnie te lokalizacje miały miejsce w takich miejscach, oddalonych od centrum miasta przy wodzie. To taki najstarszy ślad. Na 100% tam jakby teraz zrobić badania, wkopać się w to, na to, żeby się trafiło bankowo, bo ona miała, ta żyła była w lewej burcie, czyli jak położyli rury, zasypali, to tam zostało, jest na pewno do dzisiaj. Aha. Ja tylko przypomnę, pan Rafał Kocięda, detektorysta, regionalista, człowiek, w którego domu nie jeden piękny skarb jest. Czekamy na muzeum. Te najbardziej ciekawe Rafał ma, nie będzie tam rozdawał. Czeka też Rafał, jak my wszyscy, na Iławskie Muzeum. Rafale, dziękuję bardzo. Ja dla potwierdzenia słów Rafała dodam tylko, że w 1905 roku w Gazecie Toruńskiej ukazało się ogłoszenie o zawiązaniu spółki dla osuszania łąk przy jeziorze Łabędź. To na potwierdzenie właśnie tych słów o przekopaniu rowu melioracyjnego. Być może rzeczywiście był to początek XX wieku, kiedy ten jakiś może nieuregulowaną rzeczkę poszerzono i nadano jej taki prosty bieg. W połowie XIX wieku po wygranej wojnie z Francją, kiedy Niemcy w ramach kontrybucji wojennych dostali od Francji potężne pieniądze, inwestowali w te tereny. Prusy były spichlerzem Niemiec, można powiedzieć. Wtedy zaczęto osuszać, przystosowywać do zagospodarowania, do obsiewu różnego rodzaju nieużytki. Wtedy właśnie skarb mózgowski też na skutek tych działań został znaleziony, odkryty. I jedna uwaga, jak się spojrzy na tę wałtkę, to ona jest tak, linijka i prosta kreska, prawda? Nie ma żadnych meandrów, każda rzeka jakoś meandruje, a to jest prosta krecha wykopana. Łączyła się z jednej strony z Iławką, z drugiej z Łabędziem, czyli te nadwyżka wody z pól odpływała tam i mogli wypasać. A to, co miało miejsce w tamtym roku, no to jest konsekwencją tego, że my obecnie, Polacy, nie dbamy o merytację, o odwadnianie, o drożność różnego rodzaju kanałów. I stąd takie rozlewiska, jakie miały miejsce w tamtym roku. To rozlewisko teraz pokazywało, jak kiedyś to rzeczywiście wyglądało. Tak. Bo ten rów właśnie było, że gdzieś 1,5 metra woda wsiadła na łabędziu i na tej rzece. No, od łabędzia jest jeden odpływ bezpośrednio na dół. Przy karczmie Łabędź. To jest po niemiecki tunel wykopany. Od razu na dół. I on był też słabo drożny. Dopiero go w zeszłym roku, w tym roku na wiosnę go odrężnili. Wiedzieli Państwo o tym? Ja nie wiedziałem. Już wszyscy wiemy. Okej, okay, Państwa, żebyśmy rozgrzali troszeczkę naszych... Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tak. Żebyśmy rozgrzali troszeczkę naszych wolontariuszy, tam poprosiłbym, żebyście Państwo po tych parę... Żeby nie czuli się niepotrzebni tutaj, tak? Bo ja serdecznie Państwa tak już przy okazji zapraszam dzisiaj od godziny 16 do Iławskiego Kinoteatru Pasja, ponieważ tam będzie odbywała się licytacja różnych fantastycznych rzeczy, które Państwo przekazaliście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fantastyczne rzeczy, gadżety, karnety, różne rzeczy tam od godziny 16 będę miał przyjemność poprowadzenia tej licytacji razem z panem Tomkiem Woźniakiem na rzecz właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słucham? Przedtesz na grochówkę i... Przedtesz będzie grochówka, kłady, twoje kłady też będą. Kłady pana Waldka też będą... pieniążek i można się... Grochówka. Ale wprowadzisz kłada, czy... Na wczorajszej licytacji... Waldek, to ty tam byłeś, tak? Tak. Jeden z dwóch wielkoformatowych wydruków na płótnie starej Iławy, taki ładny w ramie, do powieszenia na ścianę, który przygotowaliśmy. Jeden wczoraj został zlicytowany i właśnie Waldek go nabył. Drugi będzie można dzisiaj wylicytować też w kinoteatrze. A tak a propos licytacji. Panie Rafale, ja zapraszam do nas. I teraz? Teraz oczywiście, póki pieniędzy mają. A no właśnie, może tak. I jeszcze nie poszli do domu. Ale darmo z marzakiem nikt nie chciał kupić. Może to jest metoda. Proszę Państwa, przygotowałem dla Państwa dwie rzeczy do licytacji. Najpierw je przedstawię, a później będziemy licytować. Pierwsza z nich to jest książka zatytułowana Średniowieczne skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur. Jest to naukowe opracowanie trzech skarbów, które zostały znalezione w obrębie naszego powiatu. Mianowicie jest to skarb srebrny, skarb z Mózgowa.
którego miałem przyjemność odkrywać pozostałości. Drugi skarb to jest skarb przelągów krzyżackich monet z Karolewa koło Susza. I trzeci skarb z Olbrachtówka pana... Pan odkrywcy. Ja go nie lubię, dlatego nazwiska nie mogę powiedzieć. Rafał, nie w tym miejscu. Dziś się lubimy wszystkich. Ale trzeba autora... Kurde. A, pan Krysiński, dziękuję Michale. Pana Krysińskiego z prawu. Michał też pana Krysińskiego nie lubi. Proszę państwa, wszystkie elementy skarbu są przedstawione na fotografiach. Są opisane, zidentyfikowane. Są tutaj opisane oczywiście okoliczności odnalezienia tych skarbów. Tutaj może... To jest prawdziwa gratka, tak się. Poprosimy wolontariuszy tu do nas. Tabele z monetami skarbu Mózgowskiego. Kompendium wiedzy na temat tych trzech skarbów. Książka jest nowa, nieużywana. Także cena jest wywoławcza? No myślę, że... Darku, ile? 60? 50? Nie. 50 zł po raz pierwszy. Nie. Zaraz, to drugie później. To będzie druga licytacja. Mówisz? No pewno. No to jest. To ci ludzie kupę pieniędzy dobra, mają. Startujemy. Państwa, 50 zł. Gratka niesamowita. Śmiało. Zaglądamy do tych... Do tych naszych państwa 50 zł. 50. 100. Proszę państwa. Poszedł gościu na całość. 100 zł. Państwa, 100 zł pan Andrzej Sobiech. 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. Panie Andrzeju, zakasował pan wszystkich. 110 Waldemar. Waldemarze 110. Państwa, lubię jak tych dwóch się tak będzie teraz interesowało. Czekamy na 120. 120 po raz pierwszy. Co na to Waldek? Może innych państwa szans na 130? Państwa zapraszam, to jest pozycja nisko nakładowa, na pewno wyczerpująca temat tych zagadnień. Warto mieć w swojej biblioteczce. 120 po raz pierwszy, proszę państwa. 120 po raz drugi. 130 Waldek! 130! 150! Ja cię! 150! 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150 po raz trzeci! Panie Andrzeju, gratulacje, proszę bardzo! Panu Andrzejowi dodamy jeszcze płytę do tego. Ja tylko zdjęcie zrobię. Poprosimy jeszcze do pana Andrzeja o płytę jedną. Proszę bardzo, gdzie są? Zostanie pan na środku. Proszę bardzo. Panie Andrzej, jeszcze dodamy do tego płytę, żeby jedna płyta też na... Pieniążki do skarbonki. Panie Darku, ja tylko zrobię, zrobię zdjęcie i wrzucę na stronę Jeziraka, dobrze? Co mam zmienić? Nie. Dobra, panie Andrzej, spokojnie. My pokażemy drugi gadżet. To już jest. Tylko, przepraszam, chciałbym zrobić zdjęcie na stronę Jeziraka, dobrze? Dobra. Proszę państwa, żadna panie Darku, impreza... Żadna dwóch, impreza nie może być bez flaszki, prawda? Bardzo się. Flaszka będzie wyjątkowa tym razem. Poczekaj. Tak. A pan Michał też? Pan Michał też? Tak, już. Tak? Jeszcze jedno. Okej, dziękuję. Przez ostatnie dwa lata na wycieczkach organizowanych w ramach Wielkiej Orkiestry otrzymywali państwo kapsle z rozlewni wody Iławskiej, a dzisiaj mamy prawdziwy rarytas, już nie kapsla, a butelka. Proszę państwa, tak jak powiedział Michał, prawdziwy rarytas. Proszę mi wierzyć, w mojej 19-letniej karierze poszukiwacza, a szukam wszędzie pod wodą, na ziemi, pod ziemią, po strychach. To jest 5 egzemplarzy tej akurat butelki. Spotkałem się z 5 egzemplarzami. Kilka słów o butelce. Jest to oryginalna butelka z rozlewni wody mineralnej Hugo Nikała z Iławy. Kompletna. Jest oryginalna sprężynka, oryginalna nawet gumka, podkładka. Jest kapsel opisany również Hugo Nikał. Państwa, kiedyś to robili gumki. Tak. Sprężyna jest sprawna, bo ten kapsel się otwiera jak najbardziej. Jedynym mankamentem jest pęknięcie tu na korpusie, ale ono nie rzutuje na ogólną dobrą kondycję butelki. Proszę państwa, ja z racji tego, że mam szerokie kontakty kolekcjonerskie nie tylko w Polsce, ale i za granicą, mam kilkanaście zleceń od kolekcjonerów butelek i birofilistów na butelki ławskie. Jeszcze raz to trudne słowo powiedz. Birofilistów. No właśnie. Ludzi, którzy kolekcjonują wszystkie przedmioty związane z piwem. Tak jest. Także proszę państwa, macie niepowtarzalną okazję nabyć oryginalną dwojedną butelkę i łaską. Rafale, lata 20. Rafale, taką atmosferę jeszcze musimy. Jak ją wyciągnąłeś i skąd?
O kurde, a do kogo ten wywiad? Nie, tutaj nikogo nie ma takiego, co by... No, śmiało. Proszę Państwa, to jest typowa strychówka. W czasie penetracji w domu, który już nie istnieje, był taki tutaj przy moście na Dąbrowskiego po prawej stronie. Mhm. On zniknął w momencie, kiedy burzono most. Tam sobie ta butelczyna... Byliśmy. Butelczyna czekała na Rafała. Tak. Proszę Państwa, inne jeszcze rzeczy Rafał pozyskuje w inny zupełnie sposób. Mianowicie jest to człowiek, który mnóstwo czasu spędza pod wodą. Jest nurkiem, archeologiem w zasadzie, który wygrzebuje różne rzeczy spod wody. No. Archeologiem nie. No dobra, amator. Dobra. Archeologiem tak, amatorem. Archeolog amator. Nie wygrzebuje, bo grzybie to kura. A ty pozyskujesz. Pozyskuję. Pozyskuję, tak. Proszę Państwa, ale to nie jest celem tego spotkania, nie jest moja osoba. Natomiast ta butelka. Zapraszam do licytacji. Darku, 50? 50, tak, 50. A do tej butelki dorzucamy jeszcze książkę, żeby zachęcić, tam jest Zdobyć Budapeszt. Nowa książka Zdobyć wydawnictwa, Budapeszt. Replika, ja świeżutka. Daję, do butelki. Rafałowi już się oczy zaświeciły. Proszę Państwa, 50 zł, cena wywoławcza. 100. 100! Aaaa, znaleźliście. Birofiliści, tak jest. Stowa po raz pierwszy. 150. Co na więcej, proszę Państwa? 150 po raz pierwszy. 160 po raz pierwszy. Państwa, 170. Grzechu, powiedz od razu 200, masz to z głowy. 170, tak? Ale oddasz do muzeum? 170. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Tej butelki nawet nie ma Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Chcieliby ją za naprawdę wielkie pieniądze, a Rafał powiedział już w lipcu, nie Darek, będzie to na waszą wycieczkę. Proszę uprzejmie, i jest. 170 po raz pierwszy, Waldi, śmiało, nie bój nic. 180, 200, Maro! Maro daje 200! 200 po raz pierwszy, proszę Państwa! 200 po raz... 210! Kochani, 210 po raz pierwszy! Hugo Nikał, proszę Państwa... Paskudny niemiecki nazista, ale... Nie, to jego brat! Jego brat! Jego brat! A ten nie był? Rodzina Nikałów miała w Iłowie bardzo rozległe przedsiębiorstwa, firmy, między innymi winiarnie, między innymi zakład naprawczy samochodów i różnych innych motocykli. A jego brat był burmistrzem po... Tak, po tym jak zwalono z urzędu Gizego, tak jest. 210 po raz pierwszy, 210 po raz drugi. 200... Oj, Boże, kończył po bandzie. 250, proszę Państwa, to jest 2000. No wiesz, ile? 250 po raz pierwszy. 250, ile? 260. Kochani, bo tu będzie nas gorąco, rozgrzewa się atmosfera. 260 po raz pierwszy. Fanty przednie, cel zaszczytny. Naprawdę... 260 po raz drugi. 261! No, ma gościu gest i za to wszyscy Marka lubią. 261 po raz pierwszy. Waldi 62. 262. 262. Jak powiesz 3, to już się nie lubię. 262 po raz pierwszy. 280. 280 po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz 290! Jeny! Owsiak, słyszysz, złapie, co my tu robimy? 290 po raz pierwszy, po raz drugi, Maro! 299, tak jest! Waldy, nie bójmy się, 300 złotych koniec! 299! 299 po raz pierwszy, 300! Ale się dał długo namawiać! 300 po raz pierwszy, Marku, po raz drugi! Jeden. Panowie, bo mi się to trochę zimno robi. 301 po raz pierwszy. 302 po raz pierwszy. 302 po raz drugi. 350. O, czy nie? Brawo dla Marka! Po raz pierwszy. Po raz drugi i... Człowieka nie ma. Po raz trzeci. Brawo. Książkę, dwie dostanie chłop za te 3,5 stówy. Płytkę. I płytkę, czołgista.
Kasy nie ma. Marek, nie masz pieniędzy. Czy się rozmienił? No ma. Jak to rozmienić? Nie, 50 ma, to dobrze jest. I nie, bo tego chyba. Dobra. Chłopaki niech się rozliczają, a ja kilka słów powiem. Wszyscy mnie słyszą? Tak. Kilka słów odnośnie majątku, który znajdował się na tym terenie, na którym w tej chwili jesteśmy. Poprosimy naszych kochanych wolontariuszy. Wolontariusze, chodźcie, bo tutaj Maro te potężne pieniądze rzucić. Kurde, ja zapukowałem. Maro, ale zdjęcie to musisz mieć, nie? Na północ i na wschód od Iławy znajdowały się cztery majątki, już poza granicami miasta. Przy dzisiejszej ulicy Ostruckiej, po drugiej stronie ulicy od oczka wodnego, które się znajduje na wysokości osiedla bloku, znajdował się majątek Prońsko. Jeden majątek znajdował się na Wielkiej Żuławie, o tym mówiliśmy, gdy w czerwcu bodajże byliśmy na wyspie. Tuż przy granicy Iławy, na północ od miasta, niedaleko Iławki, znajdował się majątek Zilberhof. I wierzę, że kiedyś tam dotrzemy. Jeszcze pozostałości tego majątku można zobaczyć na końcu ulicy Polnej. A największy obok Freundshof majątek znajdował się właśnie w tym miejscu. Był to Szynhof, czyli tak zwany Piękny Dwór. My w tej chwili znajdujemy się na terenie parku, który przylegał do zabudowań. Zabudowania, cztery duże budynki znajdowały się tutaj dokładnie w tej części, gdzie widzimy te budynki. Zresztą jestem pewny, że te kamienie, które tam widzimy przy samej drodze, są to też kamienie będące pewnie pozostałością właśnie po tych zabudowaniach. A dokładnie tutaj po prawej stronie mieliśmy wielki ogród, który też przylegał do tego majątku. Do majątku można dostać się było od strony Iławy wyłącznie tą drogą. W zasadzie nie drogą, tylko aleją lipową. Natomiast majątek też połączony był taką charakterystyczną aleją z jeziorem Jeziorak, też obsadzoną lipami. Więc ta nazwa Lipowego Dworu wzięła się, wiadomo, wiemy dzisiaj skąd. Także powtórzę raz jeszcze, cztery majątki poza granicami Iławy. Freundshof przy dzisiejszej ulicy Ostruckiej, Zilberhof, czyli Srebrny Dwór przy ulicy Polnej dzisiejszej, jeden majątek na Wielkiej Żuławie i majątek właśnie tutaj, tak zwany Piękny Dwór, czyli Szynhof. Państwo, za naszymi plecami mamy stację Drogi Krzyżowej, stacja numer 15. W kanonie stacji nie ma jej, ale tutaj postanowiono stację numer 15. Proszę Państwa, skąd te kajaki, skąd pomysł na tę drogę krzyżową? Proszę Państwa, ano w tamtym roku wikary z kościoła Andrzeja Boboli, ksiądz Giedroyć, wpadł na pomysł, żeby zrobić drogę krzyżową, ale nie taką zwykłą drogę krzyżową, jak są we wnętrzu świątyń, ale czy też wokół świątyń. On wpadł na pomysł, żeby zrobić taką drogę krzyżową poza nawet kościołem, poza wsią, a nawet dalej poza gminą, czyli poza wsią, nasza droga krzyżowa ponad 20 km. 24 z kawałki. 20, żeśmy objechali to z Mirkiem, Mirek włączył sobie mierzenie tej długości. Jechali, tak, 24 km. Proszę Państwa, 15 stacji, każda ma taki sam kształt, stację, przepraszam cię bardzo, czyli mamy kajak Plisa, kajak, wzór, kajak, który... Jest u mnie. Wzór. To jest taka też ludowa legenda, był tutaj kardynał Stefan, przepraszam, Karol Wojtyła, pływał po jezioraku, ten kajak mu ukradli. Plis go znalazł, Plis. Heniowi Plisowi się gdzieś tam... Oddali, niby są dwa. Nie no, przyśniło się gdzie on jest i odzyskał go. Waldek ma inną wersję na ten temat tego kajaku. Tego jesteś właścicielem teraz, prawda? Tak, tak. Tak, Waldek ma ten kajak oryginalny. Natomiast pomysł Giedroycia był taki, żeby te stacje były w kształcie właśnie kajaku z symbolami papieża Jana Pawła II oraz herbem oraz zgodem państwa polskiego. Było takie zapytanie, a dlaczego te stacje nie mają krzyży? Bo nie mają. Ksiądz Giedroy wytłumaczył, krzyż jest w herbie papieskim. Stacji 15, każda stacja była ufundowana przez inne osoby, które zechciały tego dokonać. Państwa, i to jest jedna, powiedzmy, ta droga krzyżowa jest jedna ze średnich, jeżeli chodzi o długość.
ponieważ w naszej diecezji, diecezji elbląskiej, jest stacja, do Jakrzewa, przepraszam, licząca ponad 40 km. Elbląg. W Elblągu, tak, z Elbląga do Pasłęka. 40 km. Jednak to nie jest jeszcze w Polsce największe, ponieważ mamy w okolicach Zakopanego jeszcze jedną drogę krzyżową, która liczy, uwaga, 133 km. Droga krzyżowa, na którą się trzeba zapisywać na rok czy dwa lata wcześniej, należy okazać świadectwo zdrowia i dopiero wpuszczają na taką drogę. W czasie tej drogi krzyżowej, która trwa 2 dni, ludzie cały czas idą w samotności, ludzie nie porozumiewają się z sobą. W zasadzie nie powinno się w trakcie tej drogi krzyżowej jeść, jest tylko dopuszczane przyjmowanie płynów i idzie się 2 dni. Te 133 km, teren górzysty, 133 km, ludzie pokonują to w 2 dni. Podobno mordercza, wyczerpująca droga krzyżowa. Idzie się tylko raz w ciągu roku. Tak samo z tą drogą krzyżową. Ksiądz Giedro Ciu zaprasza Wielki Piątek na taką drogę krzyżową, którą... Ona, tutaj Państwo macie mapkę. Tak, czyli zaczynamy stacja pierwsza, później Trójca Zalewska, Kamień Duży, Kamień Mały, Wola Kamieńska, Tynwał. Później mamy stację 9 pod Makowem, później 10 na stacji Gizerek, Kwiry, Szałkowo i z powrotem tu pod Kościół, czyli w tym miejscu. To jest, Państwa, 24 km, my to przejechaliśmy rowerami, natomiast ksiądz Giedrość będzie proponował przejście tego pieszo. Państwa, tyle o drodze krzyżowej. Obiecałem go jeszcze. Michał, 2 zdania. Tak, bo jeszcze mamy jedną torbę gadżetów. Ja tylko jedno słowo, skąd ona się wzięła. Ponieważ w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości Narodowy Instytut Dziedzictwa razem z Biurem Niepodległej, którzy odpowiadali w Polsce za organizację tych obchodów, oprócz wielu wydarzeń przygotowali też taką serię gadżetów. Tam jest torba, jest taka podkładka, zeszyt. To razem? Razem. Zeszyt i jest piórnik. W piórniku znajduje się też magnes pamiątkowy, chyba też taka rowerowa opaska, ale też pins z napisem Niepodległa. Jest to unikat rzeczywiście, bo tego wyprodukowano tego niewiele. Ja w zeszłym roku byłem w polskim biurze Facebooka, gdzie miałem przyjemność opowiadać o naszej inicjatywie i wtedy też otrzymałem kilka zestawów tych gadżetów. Jest to rzeczywiście rarytas, wypuszczony w niewielkiej ilości egzemplarzy, taki zestawik. Także cena wywoławcza 25 zł, może trafić w Państwa ręce dzisiaj na rzecz Wielkiej Orkiestry. Do tego jeszcze, proszę Państwa, zeszyt stylizowany na ten starszy zeszyt. Państwa, śmiało można licytować, 20 zł. 20 zł po raz... Ach, jeszcze nie powiedział 20 zł, dobra. Powiedzcie ktoś 20 zł, dobra. 20 zł. 25. Proszę Państwa, ja bym na tego samego pinsu powiedział 30. Kto powie 30? 30. Grzesiu? 35. 35. Państwa, śmiało. 40. Co 5 zł teraz? 45, brawo! 50. Kto powie 55? 50 zł pan Grzegorz. 50 zł po raz pierwszy. 55 po raz pierwszy. Państwa, 55, pin, zeszyt, torba. Oddaję od razu w ręce Państwa, który wylicytuje. Też napisem Niepodległa. 55 po raz pierwszy. 55 po raz drugi. 60. 60 zł, proszę Państwa. Mamy 350. Tamto poszło. Już mam ponad 500, że o dawkach nie wspomnę. Ile było? 60 po raz pierwszy, po raz drugi, 65 zł, proszę Państwa, idą jak w łeb, Grzegorz, nie bój się, 65 zł po raz pierwszy, 60 po raz drugi i 65 po raz trzeci. Gratuluję, zapraszam tutaj kolegę do wspólnego zdjęcia, brawo dla kolegi. Dziękuję. Gratuluję, tutaj może dla prasy. Dobra, prasa już poszła. O, Pawełku, tam się uśmiechamy ładnie. A tu też, Pawła. Też. No co, Darek, podziękujemy. Moment. Z drugiej. O, tu mam Niepodległą. Proszę uważać na butelkę. Okej. Okay. Tak, to... Państwa, 14.01.
Paczkowski i Młotek po raz pierwszy dotrzymali słowa. A widzisz, już dzwonią po nas. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w dzisiejszej wycieczce. Spotykamy się ponownie za miesiąc. To była 30. wycieczka. 31. wycieczka odbędzie się w południowej części Iławy. Proszę śledzić internetowe muzeum. Tam wszystkie informacje się pojawią. A teraz widzimy się na licytacji w kinoteatrze.